Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się po raz kolejny w grze The Binding of Isaac. I cóż, bez zbędnego przedłużania i bez większej ilości słów wstępu rozpoczynam dzisiejszą przygodę jako Azazel na trybie chciwości. I cóż, miejmy nadzieję, że zakończysz to pozytywnie, bo tak... Ja na to, że odblokuję bardzo fajną rzecz, jaką jest nowa postać. Oraz też na to, że w końcu przełamię swoją lamę, swoje problemy i tak. Zaczynamy w ogóle od fajnej rzeczy, bo to większy zasięg, więc no zawsze trochę lepiej będzie. Gorzej tylko, że tak, no samym zasięgiem my tu nie wygramy. No i tak. Gramy jako Azazel, żeby odblokować sobie właśnie Lilith. Oraz też parę innych fajnych rzeczy, więc no, spróbujemy może jak najmniej wydawać pieniędzy. A póki co mamy piątaka. Jednak zanim będę go wydawał, to zobaczymy w ten sposób sobie, super. Mamy teraz takie ładne coś, co się nazywa dwie bomby, a tutaj mamy oznaczonego kamienia, więc no. I oznaczony kamień dał nam skrzynkę. Dobra, zaryzykujemy. Ale nie na skrzynkę, najpierw pójdziemy na pokój skarb, skrzynkę otwierzymy później. A w środku mamy... O, bardzo fajną rzecz. Dobra. Dobra, moim zdaniem bardzo dobry start. Zobaczcie, no, patrzcie na to, no jak łatwo będzie nam teraz eliminować wrogów. I no, pociski. Ja wyglądałem trochę jak pociski wrogów, ale powiem wam szczerze, nie ma co się przejmować, bo jak zapewne da się zauważyć. Nie są to pociski wrogów bardziej błyszczą, więc tak, będzie dobrze. A spokojnie. Muszę pamiętać, że nadal jest jednak grid mode, więc nie ma co się tak stresować, bać i w ogóle. To nie jest gridier, gdzie naprawdę już zaczyna się być niebezpiecznie. No a po tym gramy Azazelem, więc też nie ma co płakać nad tym wszystkim. I tak. W dalszym ciągu jednak, mimo tego, że gramy Azazelem, to jest grid, który, jeśli się nie mylę, stosuje prędkości pocisków i inne rzeczy na bazie normalna, a nie na bazie harda. Nie mogę zbytnio dać się ponieść pewności siebie, bo to może mnie łatwo zabić, więc tak. Mimo wszystko musimy być ostrożni, w szczególności przy przeciwnikach takich jak te szynki i robaki. Chociaż dobra, te robaki to akurat nie groźne, podobnie z szynkami, którym jeśli się pozwoli za dużo porozchodzić, to potem no, generują sporo problemów. O, pająki jeszcze, oczywiście. I przy okazji tak teraz dopiero zauważyłem, ale mamy tutaj Cellar, czyli alternatywną wersję piwnicy. Jak nasze w ogóle pierwsze spotkanie, tak na nagraniu z nią, przynajmniej u mnie. Nie jestem pewien, oczywiście, pamięć mam kiepską, nie ukrywam. W szczególności jeśli chodzi o kwestie Isaacowe i dostaliśmy wrażenia, a szkoda. Wiecie, tutaj nadal można zaliczyć łatwo sobie Samsona w ten sposób, więc no. Żal dla mnie wielki. A póki co bierzemy kluczyka, żeby zobaczyć, co my tu mamy i... A, nic dobrego. Dobra. To wystawimy sklepikarzy, może wypadnie więcej monetków. Wypadło. I mimo wszystkiego, co mówiłem, i tak wykupimy tym razem Klota. Bo to jeszcze więcej range'a, chyba. Zauważyłem różnicy. Najważniejsze, że co drugi pocisk, jeśli się nie mylę, teraz ma szansę posiadania większej ilości obrażeń, więc no, jej. Fajny efekt. A póki co walczymy z bossem, którym jest... Boss totalnie... Dla nas nie groźny, przez coś gramy Azazelem, mamy latanie, a tu są kamyczki. To zajmie oczywiście, na szczęście mniej niż daje nam czasu licznik. I dobra, boss numer 2 jest to... Nie pamiętam jego nazwy, jeden z tych jeźdźców takich... Dobrych. To z nich zazwyczaj wypada Bald of Bandages albo Keep of Meat. I zawsze się pojawiają, jeśli ma się... Book of Revelations. No jakoś tak, więc jej, pokonany. I tak, jeszcze ostatnia rzecz, która nam została, to pokonać bossa przed zejściem na dół, żeby trzymać Devil Rooma. I oczywiście, że to zrobię. Wiecie, no, żal byłoby tego nie robić, w momencie, w którym tak naprawdę no, gram Azazelem. Ten początek ma naprawdę mocny, więc no. Po prostu zrobimy to, łatwo. Zignorujemy pokój. Wtedy też nie ma Angel Rooma na następnym piętrze. Dobra,
I tu są niestety skrzynki, których nie otworzę. Oraz kamień z X-em, no jaki smutek. Ale nie ma co płakać nad tym. Idziemy dalej, damy radę. Jest dobrze. I teraz tak, będziemy tu. Jest w sklepie coś wartego uwagi. W moim odczuciu nawet tak. Piżamki. Po pierwsze, to dużo soul heartów, więc zawsze okazja. A po drugie... I Razor, też nawet dobry na niektórych wrogów, ale ja bym akurat się wszyscy powstrzymał. Póki co to, i tutaj mamy najlepszą kartę, jaka istnieje po prostu. Ale i tak się nie przejmujmy tym i ja właśnie zapomniałem o tym, że mam tego głupiego Tinketa, który powoduje, że kupy wybuchają. Lecimy przez to w serce, ale tak. Bójmy się tym jakoś wielce. Weźmy za to potężne przedmioty, pana laleczkę i tamto. Grzybowe tamto. W sumie zyskaliśmy na bazie tego teraz to, co straciliśmy. No i tak wzmocnieni możemy już startować do pojedynku w jaskiniach. Które trafiły nam się normalne, chociaż no nie ukrywam, nawet nie wiem, czy mamy dostępu do jakichś alternatywnych wersji jaskiń. Nie, to nie są jaskinie, to są... Nie wiem, jak się nazywa ta wersja biomu, ale jest to coś innego, sądząc po ścianach. Chyba katakumbsy, czy jakoś tak? Może. Ale nie jestem pewien. Dobra. Mniejsza, jak już mówiłem o to. Pokonujmy ich wszystkich, nie przejmując się niczym. Dzięki naszej potędze brimstone'a darmowego. No i potędze grzybów, które też wypluwamy z siebie czasami. To będzie akurat jeszcze znośne. Gorzej tylko, jak już dojdziemy do późniejszych etapów. Ja nadal bym miał tyle serc, ile mam. Już serca ten... Powinien być problem. Chyba, żeby to głupio otrzymywał obrażenia, tak jak teraz. Dobra. I to wszystko przed bossami. Tym samym... Pójdę kupić piżamkę. Na wszelki wielki. Jak widzicie, piżamki dają dużo. Więc... Tak. Teraz bossy. Tak mi się akurat w miarę prosty. Gorzej, że z obstawą. Ale jak, tak, jak już obstawę wyeliminujemy, to nie ma czym się przejmować. Okej, okay, się zaciął trochę. O nie, co jakieś żarty. Przecież to żadne wyzwanie. A, od razu lepiej. Pokonany. Walczymy tym razem. No nie. To mnie się nie podoba. Wiecie, nie problem, bo mamy tutaj strefę prawie bezpieczną. I tak trzymam głupie obrażenia. Okej, okay. Tego już za wiele. Za dużo podtrzymywam tych obrażeń przez własną głupotę. Ale no, mimo tego się nie będę tym przejmował. Mi się udało. Mamy Angel Rooma. To jeszcze wybór. O. A cóż, bombom szczerze, wybór przyjemny. Tutaj mamy chyba większe płakanie i więcej serc, ale pomiędzy tymi trzema to jest najlepsze. Po prostu z przodu nas już żadna łza nie ruszy. No. Dobrze. I tak, niestety węgla nie kupimy. Za to mogę wziąć sobie kluczyk na następne piętro, żeby mieć ponownie uprzywilejowany start. Dobra, kupiłbym węgla, gdybym tego nie wziął, ale... No trudno, bez węgla też sobie poradzimy. I tak, idziemy dalej. Tu sny Isaaca i inne takie rzeczy, co nas nie interesuje. Nie wierzę po prostu w samego siebie. Wlazł w ognisko z własnej woli. I dobra, Lil Gerdy. Ładuje się dużo dłużej niż zawsze Brimstone, ale i tak przyjemny koleżka. Wreszcie jakiś health up. Wiem, dziwne, co z moich ust, że się cieszę z health upa. Ale tak. Nie mamy tutaj jeszcze magii odblokowanej, więc każdy health up tego typu jest. Ja naprawdę mając tarczę, dałem się trafić. Nie, to już jest. To już jest powyżej nawet poziomu lamy. No i trudno się mówi. A póki co dostaniesz raz, żebraczku, ciesz się. Dobra, no to walczymy. Kolejnym piętrze. Super. A, dobra, no chodź. Dobrze. Jest okej. Okay.
mało życia. Ale o tym już mówiłem wcześniej. Jednak nadal bym się tym nie przejmował. Jeszcze może uda się odrobić straty. Chociaż, no nie ukrywając, nawet jeśli bym miał je odrobić, to ryzykowne. Jeśli odrobię, to prawie nic nie wpłacę do maszyny dotacyjnej. A jednak przydałoby się, no w miarę możliwości dosyć szybko zapełnić. To co się za nim dostaje, to... Nie, ja się bardzo rozpraszam. Ale tak, to co się za nim dostaje, to są akurat naprawdę porządne rzeczy, których żal byłoby nie brać teraz, dobrze. Nie pamiętam co dawało szminkalium, wezmę. Range up, okej. Może być. Przyda się. To masz tutaj znowu połówkę. Wezmę kolejnego health containera. Może nawet uda się nam na Megi uzbierać. Jak zwał to zwał? Jak ja już zwykłym nazwę na Magellanę. Dobra. A póki co no, nie przejmując się niczym. Bijmy, zabijmy. Boss numer jeden pokonany. Dałem się wybuchnąć muszę. Chyba tak. I co mamy? Necropolis. Inną wersję Depsów. Dobra. No i oczywiście znowu mamy tylko 3 serca. Przez moją głupotę. A okej. Okay. Zmienię to faktu, że i tak trzeba walczyć o Devil Rooma. Bądź Angel Rooma, jednak z mojego farta prędzej to będzie Devil Room. No i mam tu Lokiego oraz mniejszą wersję Lokiego. Znowu mucha mnie wybuchła. Super po prostu. To jest po prostu takie śmieszne, takie zabawne, takie fajne, że no. A tak nie żartując, jestem zmęczony trochę tym lamieniem, ale... Okej, okay, Loki's Horns i Angel Room, okej. Okay. Gierka była bardzo łaskawa. Pamiętam, co było lepsze z tych dwóch. Jednak tu wydaje mi się, że był albo jakiś Sacred Heart, albo coś innego, więc wezmę to. Tak, Tears Up jeszcze. Sacred Heart. Dobry wybór. Dobra. W takim wypadku ponownie kluczyk na następne piętro, no i lecimy. Nie przejmując się niczym. Wchodząc już na piętro. Ostatnie, gdyby to była nasza zwykła przygoda, ale tutaj nie jest tak łatwo. Tutaj oczywiście, że jest tego więcej. Teraz, mając to wszystko, idziemy tu. Almond Milk, oj. A wiecie co? Ryzykowne, ale dobra. To będzie ciekawe. Niskie obrażenia, ale wieczne plucie. Zobaczymy, co z tego będzie. Tak, teraz już nie potrzebujemy niczego, co przyspiesza. Ale za to oczko całe, chyba ze zestawu mamy swoją drogą, by się przydało. No i zobaczymy, jak to pójdzie, mając losowe kierunki plucia. Mniejsze obrażenia. Prawdopodobnie zabiłem sobie ten przebieg, ale... Po prostu nie chciałbym też robić idealnie bezpiecznych, nudnych przebiegów. Nie. Ja tutaj się lubię bawić z jakimiś rzeczami, to będę się bawił, co się czuł. W temacie. No chociaż jak widać już otrzymuję przez to obrażenia, no i nie jestem w stanie nikogo pokonać na czas. No. Z drugiej zaś strony przynajmniej już brakuje tylko 3 serc do Megi. Więc może jeszcze damy radę. Dobra. Super. Chociaż z drugiej strony takich przeciwników jak te szynki przykładowo mogę bardzo szybko pokonać takim wiecznym płciem. Też, nie, no, wcześniej szynki też raczej mogą pokonywać z łatwością, więc... Dobra, nie było tematu po prostu. Ale tak, są wrogowie, na których to lepiej będzie działało. Są wrogowie, na których to będzie gorzej działało. Niemniej, zrobiłem decyzję. Miejmy nadzieję, że nie będę jej żywał. A póki co, to oko. I o, to. Przydałoby się. Wiem, jak to działa. Ale tak. Będę pewnie tego później żałował, ale póki co się przydało i to bardzo. Jeśli mam przezwyciężyć przebieg. Chyba, że coś pozmieniali. I ogólnie teraz będzie działało inaczej. Z tym, bo kiedyś działało tak, że ogólnie jak na co dzień,
to działa tak, że im dalej lecimy za tym jest słabsza, tak z Brimstone'em w sumie obrażenia zawsze były takie same, czyli razy 3. Ale kiedy ostatnio zaglądałem, więc no, mogę już nie pamiętać tak dobrze, czy mogę coś mylić, bo parę aktualizacji od kiedy ostatnio zaglądałem wyszło. Plus jest jeszcze kwestia tego, że no jak mówiłem, nie znam się aż tak dobrze na Izaku jak większość ludzi, więc mogłem naprawdę mylić fakty. Ale tak, póki co, nie przejmując się tym wszystkim, plujmy w niego naszym grzybowym promieniem z mleka dołowego. I dobra, zobaczmy. Tak, miałem rację. Co prawda nie daje to aż takich wielkich bonusów, jakby mogło dawać. O, jabłko, przydałoby się. Ale zawsze, wiecie, jakieś to wzmocnienie jest. Też nie wiem, czy to też nie kalkuluje obrażeń dopiero później. Oczywiście dostałem obrażenie, nawet nie wiem od czego, ale dostałem i to się liczy. I nie, wydaje mi się, że jednak ta, jednak to jest brane pod uwagę w tej wersji takiej lepszej, że tak nazwę. Teraz co tu mamy? Dwa przedmioty, które moim zdaniem są bardzo dobre, więc nawet nie będę ryzykował nie braniem ich. I cóż, nie będzie Megi. Niestety. Ale za to mamy już obrażenia, które są na mój gust bardzo dobre, jak na sytuację, w której mamy Almond Milka bądź Soy Milka. No i tym razem niestety zaczynam bez kluczyka, co jest trochę gorszym startem, ale dobra. Uuu, jeszcze kolejny damage up. No, widzicie, trzy obrażenia na tym, jak to się nazywa, na Almond Milku. No, idealny start. Tutaj mamy krzynkę, w której mamy klucza, więc nawet nie trzeba będzie go kupywać tym razem. Fajnie. O, jeszcze Soul Heart. No, gierka jest też zbyt miła. Ostrożnie, żeby teraz tego nie stracić. I mamy tutaj Brother Bobiego. Może być. Nie jest źle. Teraz, jeśli na coś mam zbierać, to w sumie tu, żeby jeszcze szybciej trochę się tiki liczyły. Szybciej się zmieniało, tak. Masakryczne, ale niech i tak będzie. Więc duchy. Nie lubię ich. To bardzo nie lubię. Obrażenia. A i kolejna fala oczywiście tych duchów. Czego innego? Co innego mogło się pojawić? Okej, teraz kolejny. Przeciwnicy, których nie za bardzo lubię, ale ich się da jakkolwiek chociaż ogarnąć. I tak, tutaj też da się ogarnąć, nawet bezproblemowo. No, na tym co mam teraz. No. Po prostu tak. To się mówi, że ten przebieg jeszcze jest do odratowania. Bo wszystko. Więc no nie jest źle. Już zwyciężyliśmy? Serio? Tak szybko? Dobra. No to lecimy z Lotem. Błaga mnie. A, no dobra. Jesteśmy tyle mocni, że w sumie tym Lot Powder. Tyle. Niech powiem tak samo. Gorzej, że jest tu jeszcze drugi Fallen. Nie wiem, czy to jest Fallen, czy... Tak, to jest chyba Fallen. Jak się nazywał, nie pamiętam. Zresztą mniejsza z tym. A, to jest po sklepie. Co my tu mieliśmy? Papa. Wezmę. Czemu nie? Zawsze jakaś szansa. A, nie. Tego nie biorę. To już jest zły przedmiot. Na obecną sytuację, więc... Przed walką o pokój. Specjalne jeszcze wysadzę ogniska. No, oczywiście. Marna szansa. Potrzebnie sobie robię nadzieję. A póki co tak. Jeszcze tylko szybko pokonać ich, co jest zabawnie proste. I Devil Deal. O. Lubię rzeczy są tym, o czym myślę, to będę tylko żałował, ale biorę. I biorę. Dokładnie. No cóż. Naprawdę spore ryzyko tu podejmujemy w tej rozgrywce. Tylko z użyję, bo czemu nie? Cool, okej, okay, fajnie. A tutaj mamy Judgment. Dobra, to biorę fulla i spadamy na przedostatnie piętro. Tak, przedostatnie piętro. The Shop. Piętro, które ma też roomów, więc tak. A to jakoś sobie poradzimy, a póki co wchodzimy tutaj, zobaczymy co mamy. Bomba. Pulem wychodzimy, zaglądamy do sklepika w sklepie.
fajnego. PhD. Dobra, ale zanim będę brał PhD, to zobaczymy, czy w ogóle jakaś piguła się tutaj pojawi. Nie ukrywajmy, jeśli piguł nie będzie, co trochę szkoda brać przedmiot, który w sumie jedny cel mam właśnie taki, żeby piguł ulepszać. A tego grzybka wolę nie ruszać, więc co? No cóż, chyba już na tym zostaniemy w takim razie. I wiem, że mogą kupić pigułę, ale nie. To nadal nie było wystarczająco dobre, żeby całe PhD po prostu dla jednej potencjalnej piguły, poza tymi, które się tam dostaje na początku. Więc trochę za późno na to. Dobra. Te suchi goście. Tak, suchi goście. Piwce. O, rączki teraz będą. Rączki mamusi. Takie trupie rączki mamusi. Otrzymam wrażenia. Ale ciężko nie otrzymać. No, bądźmy szczerzy, to trochę chaosu tutaj się dzieje na ekranie. Sam czasami się gubię w tym wszystkim. No. Dobra, pokonani. Niedobrze, niedobrze, dało mi się trafić. Ale mimo wszystko daliśmy radę, więc jest znacznie. Teraz tutaj boss, dwóch tych jeźdźców, których mieliśmy wcześniej, więc łatwa robota. A nie trzech, no to i tak nic nie zmienia. Tutaj Karenkun, chyba tak się nazywa ten boss, też pokonany od razu. Dużo pieniędzy. Może jednak coś wykupimy. Zaryzykuję z tym grzybem w sumie. Dobra. To też może być, głównie dla życia. A jeśli chodzi o moje wpłacanie, to niestety ograniczy się do jednej monety. Ale trochę tak. No, nie ukrywam. Już się trochę poczułem gorzej z tym wszystkim, zacząłem się obawiać. Tak, ostatecznie, jak widzicie, wolałem wydać wszystko i mieć tu jedno czerwone serce więcej. Ja pewnie i tak teraz sprzedam za coś? Tak, zdecydowanie sprzedam. Więc szczerze, no to była aż za dobra oferta, żeby się nie sprzedać. Deadbird, który po jednym trafieniu będzie pomagał nam przez całe starcie, no to jest naprawdę dobra oferta. Hey Priestess, okej, okay, może być. Tutaj nie przyda się, ale i tak wezmę. No i lecimy. Lecimy. Tak, super chciwiec. Zwykłe chciwce, okej. Okay. Mam bombę i tak później nie wykorzystam, to wysadźmy ich chociaż w nadziei na więcej monet. I co? Jaki to? Szczęśliwy paluch, co? Powiem szczerze, jak grałem tak u siebie, to chyba tylko nie odblokowałem, albo to nie pamiętam. A póki co tak. Ultra chciwiec. Ultra greed. Inaczej tak zwany. Dobra, tak był się aktywował, więc nie masz czym przejmować. Tylko, że mam trzy serca i trochę tak średnio widzę co, jak, gdzie, kiedy trochę, ale no. Nie przejmujmy się tym, może się uda. O nie, 2,5 serca. O, monety z sercami, niszcz, Azazelu. Im więcej zniszczysz, tym lepiej dla ciebie. Teraz tak, ich trzeba się pozbywać. Czy nie, sam najczęściej w niego wpadam, tak mówiąc wprost. Ale co? Po prostu te... jakby to najłatwiej określić? Trochę mnie rozproszałem te moje własne promienie, więc tak to wychodzi. Okej, okay, no niestety. Otworzyły się bramki. Będą wrogowie, ale czy oni są groźni? No, powiedzmy sobie szczerze, nie w takiej konfiguracji, w jakiej jesteśmy my obecnie. Więc niech sobie wybuchają bomby. Niech się dzieje, co ma się dziać. No, my tu wygramy. Przynajmniej tak długo, jak mam jedną monetkę, to wygraliśmy całkowicie. Powiem dosyć, że ogólnie mamy to, co chciałem, czyli Lilith, nową postać, jej. To jeszcze możemy wpłacić jedną monetkę, co nie jest mało, wiem o tym, ale nie mylę, odblokuje nam szczęśliwe monety, chyba, żeby się pojawiały. Czy mi tak kojarzę? No i mamy zakończenie kolejne, które możecie sobie zobaczyć, chociaż prawdopodobnie każdy z was już dosyć dobrze zna. I cóż, no, powiem szczerze, nie jestem z siebie zadowolony, bo miałem ambitne plany, a jak zwykle prawie zlemiłem całkowicie. Chyba na pół serca w ogóle przeżyliśmy tą walkę. Ale tak, ważne, że przynajmniej przełamałem złą pas pierwszego grida zliczonego. I no, stało.
Ale tak, co tu będę więcej mówił. Widzicie, jak się nie gra zbyt często w Isaaca, to potem są takie problemy. I tak, napisy końcowe nie są istotne i... Okej, czyli tych Lucky Penis chyba jeszcze nie odblokowaliśmy. Ale wymagał więcej, no cóż. Kojarzyłbym, że jeden, ale może coś właśnie też źle, no. Mniejsza z tym, jednak najważniejsze, że mam właśnie Lilith, czyli kolejną dosyć przyjemną postać, chociaż... Powiem szczerze, poniekąd trudniejsza niż... No, niż pozostali, ze względu na to, w jaki sposób ona atakuje, ale dobra. Na takie tematy to będę się wypowiadał kiedy indziej i widzę, że znowu nie wiadomo czemu nakładka jest uruchomiona, chociaż ją zawsze wyłączam przed uruchomieniem Isaaca, więc dobra. I tak nie będę już przedłużał, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia już w kolejnym epizodzie Isaaca, bądź też innych gier, które będą jak będą, bo no. Obecnie to trochę u mnie chaos z planowaniem przez studia, ale dobra, to już naprawdę tyle, więc trzymajcie się i hej hej.